Od 2016 roku władze miasta Suwałki przeznaczyły już 987 690 zł na dopłaty do wymiany źródeł ciepła. Ze wsparcia suwalskiego samorządu skorzystało 290 właścicieli budynków. Rok 2019 pod tym względem był rekordowy. W ubiegłym roku 89 osób skorzystało z dotacji, w tym czy wspólnoty mieszkaniowe. Kwota też dość słuszna, bo 357 tysięcy popłynęła w kierunku właśnie naszych mieszkańców w postaci tej dotacji. Najwięcej mamy przyłączy do sieci gazowniczej. Urząd Miejski w Suwałkach właśnie podsumował pierwsze 4 lata programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Suwałki. W tym czasie dopłacono do instalacji 164 pieców gazowych, 68 podłączeń do sieci PEC. Wymieniono też 58 pieców na bardziej ekologiczne. Będzie poprawka do uchwały, do tego programu i na podstawie tej poprawki prowadzimy taką zmianę, która będzie polegała na tym, że już nie będzie można wymieniać pieca takiego zwykłego na zwykły piec. Będziemy wspierali tylko przyłącza do sieci gazowniczej i do sieci do ciepła systemowego, czy do naszego PEC-u. Warto zauważyć, że pracownicy Urzędu Miejskiego w Suwałkach prowadzą systematyczne kontrole polegające na weryfikacji obiektów, w których zamontowano piec w ramach udzielonej dotacji. W ubiegłym roku zweryfikowano 12 nieruchomości i nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. W wytypowanych budynkach nie użytkuje się innego źródła ogrzewania niż to, na które udzielono dotacji. Chcemy, żeby tych dymiących kominów nad Suwałkami było coraz mniej. Chcemy przede wszystkim wyeliminować tutaj te kominy z centrum naszego miasta i w ramach termomodernizacji prowadzonej między innymi przez ZBMTBS, no też 3 kamienice będą zasilane w ciepło systemowe, pecowskie, a wobec tego już tutaj na ulicy Kościuszki z brzegu ulicy Wigierskiej troszeczkę będzie może to powietrze lepsze, czystsze. Są już rozstrzygnięte przetargi na remont i termomodernizację 5 suwalskich przedszkoli. Na ten cel miasto Suwałki pozyskało dofinansowanie z Unii Europejskiej. Prace ruszą i zakończą się jeszcze w tym roku. Dziś jesienią, żeby już te budynki były docieplone, elewacje odnowione, tam gdzie trzeba nastąpi wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, docieplenie stropodachów, na niektórych budynkach pojawi się panele fotowoltaiczne. Podpisane są już umowy na remont przedszkola numer 3 na kwotę 2,5 miliona złotych, przedszkola numer 7 na kwotę ponad 2 miliony 300 tysięcy złotych, przedszkola numer 8 na kwotę ponad 1 600 tysięcy złotych i przedszkola numer 10 na kwotę ponad 1 400 tysięcy złotych. W najbliższych dniach prezydent Suwałk podpisze też umowę na remont przedszkola numer 4 na kwotę 1 400 tysięcy złotych. W sumie na remont tych 5 placówek miasto Suwałki przeznaczy 9 280 462 zł. Cieszę się niezmiernie z tego, że mamy dobry wskaźnik dofinansowania. Czasami mamy niektóre projekty dofinansowane pół na pół, 50% dotacji, 50% udziału własnego środków miejskich. Natomiast tutaj jest 85% i ten nasz komponent jest nieduży. Z tego co pamiętam, w tym pierwszym etapie, kiedy termomodernizacje przechodziły 4 przedszkola i teraz 5, w tym pierwszym etapie tam udział własny był około 2 milionów złotych i tutaj też w tych granicach może 2,5 miliona. Zaokrąglając, 5 milionów złotych miasto przeznaczyło na termomodernizację tych wszystkich przedszkoli. W czerwcu 2018 roku uruchomiona została w Suwałkach aplikacja Naprawmy to, która służy do zgłaszania problemów przez mieszkańców Suwałk. W sumie od początku działania aplikacji za jej pomocą przekazano 572 uwagi. 493 z nich zostało uwzględnionych i w zależności od zgłoszenia wykonanych. Obecnie w aplikacji widnieją również 62 zgłoszenia określone jako nienaprawione. To nie znaczy jednak, że
to są sprawy niewykonalne. W tej grupie znalazły się również takie sprawy, które nie dotyczą terenów miejskich. One dotyczą gruntów innych zarządców, spółdzielni mieszkaniowych i tutaj polecimy również, żeby właściwy pracownik przekazywał tym zarządcom te sprawy sygnalizowane przez mieszkańców, wymagające właśnie ich reakcji. Bo jeżeli jest oświetlenie na jakimś osiedlu, które należy do spółdzielni, no to i tam są przepalone właśnie lampy, no to spółdzielnia powinna się tym tematem też zająć. Generalnie kategorie problemów zgłaszanych w mieście nie odbiegają od ogólnopolskiej średniej. Aż 70% zgłoszeń na terenie całego kraju dotyczy spraw związanych z infrastrukturą, a kategoria dziura w drodze jest najpopularniejszą w kraju. Mieszkańcom zależy, żeby to miasto było ładnie uporządkowane, żeby wszystko było zadbane, żeby właśnie to wszystko funkcjonowało tak, jak należy. I to również zasługuje na podziękowanie dla tych mieszkańców, aktywnych naszych mieszkańców, którzy jak widzą, że coś się złego dzieje, no to reagują i zgłaszają właśnie potrzebę zajęcia się daną sprawą. Serdecznie zachęcamy Państwa do korzystania z aplikacji Naprawmy to. Jest ona dostępna na urządzeniach mobilnych oraz na stronie internetowej pod adresem widniejącym na ekranie.